Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogtuberze, w kolejnym vlogu. Ojejku. Chciałam powiedzieć, że nie było mnie parę dni, bo to co się działo tutaj w domu to była tragedia po prostu. Chyba jeszcze trochę widać po mnie tą chorobę i tak się pomalowałam, więc jestem taka blada. Ale no w lustrze jeszcze nie wyglądam za dobrze. Mówiłam wam, że w piątek Klarusia miała jakieś zatrucie, jelitówkę, czy grypę żołądkową bardziej, bo ona wymiotowała. Więc no tam raz wymiotowała czy dwa, no opowiadałam wam o tym, więc nieważne. No i myślałam, że to tyle, tak, że się skończyło. Ale się okazało, że w poniedziałek wieczorem złapało Dominika. I po prostu strasznie go mdliło, ale on to najlepiej chyba przeszedł z nas wszystkich. Po Dominiku polecieliśmy już, wiecie, wszyscy. Jasiu całą noc wymiotował z poniedziałku na wtorek, w poniedziałek jeszcze też. A mnie we wtorek złapało. To było naprawdę bardzo ciężkie wymiotowanie z takim brzuszkiem. Nie jest. No, nigdy nie jest przyjemne wymiotowanie, nie oszukujmy się. Ale z brzuszkiem to już w ogóle jak tak szarpie, to nie jest nic przyjemnego. Więc mnie cały wtorek złapało, ja najdłużej też dochodziłam do siebie już jakby później, bo no, byłam bardzo zmęczona. Chłopaki bardzo szybko doszli do siebie, Klarce zresztą też, no. Ona jej wystarczyło 2 godziny drzemki, już była zdrowa. Dominik jeszcze tak jeden dzień odchorowywał, a ja się już w środę to tak wariował w domu. No i bardzo szybko przeszło, mi w sumie też, ale ja bardzo długo do siebie dochodziłam, jeszcze całą środę musiałam, wiecie, byłam bardzo zmęczona i cały dzień przeleżałam w łóżku, naprawdę nie czułam się za dobrze, no ale nieważne, już jest dobrze, więc nagrywam dla was już tą końcówkę tego marcu, chciałam powiedzieć, vlogtubera, no bo to już jest 28 października, więc zaraz koniec. Ale nie martwcie się, już mam plany na filmy na listopad, więc na pewno będziemy spędzać też nadal miło ten czas. Może nie aż tak często, no ale tak, chciałam się z wami przywitać. W ogóle wczoraj dostałam wieczorem, tak bardzo późno dostałam paczkę. Do paczkomatu doszła bardzo, bardzo długo. Nie patrzę bardzo długo, ale czekałam na nią, bo widziałam, że jest właśnie wysłana i po prostu nie mogłam się doczekać, jak ją dostanę. Wiecie, jak to jest, jak się na coś czeka, to ma się wrażenie, że to idzie milion lat. A szło bardzo szybko. No, ale wam pokażę, co dostałam. Jakiś czas temu wam pokazywałam, że mam, no właśnie nie wiem, czy tutaj, czy na Instagramie, chyba na Instagramie, a jak mnie obserwujecie na Instagramie, to mogliście też widzieć zdjęcia z użyciem tych kart, bo to są karty do zdjęcia dla mamy. Jeszcze mogę tak, nie wiem, czy to kwestia choroby, czy to kwestia, zaczynam już tak sapać, wiecie, o co chodzi, tak ciążowa, więc przepraszam, jeżeli wam to przeszkadza, ale zauważyłam, że im szybciej mówię, tym jest gorzej. Więc to są takie właśnie karty do zdjęć w ciąży, no przeróżne, już wam właśnie to pokazywałam, ale bardzo jestem z nich zadowolona i bardzo mi się podobają. No i w prezencie tutaj dostałam jeszcze takie piękne rzeczy. To było ładnie zapakowane oczywiście, ale ja już wczoraj się od tego dorwałam. Taki przepiękny to jest pamiętnik, taki wiecie, kalendarzyk, dzienniczek. On ma przepiękny kolor, nawet aparat tego niestety nie oddaje. Czekajcie, może na białym? O, no coś bardziej w ten deseń. A jest przepiękny. No i to jest taki, wiecie, dzienniczek do uzupełniania. Tutaj macie spis z treści, co tutaj jest, ale po prostu no przepiękne i wiecie, imię, data urodzenia, przebieg ciąży, narodziny, no taki właśnie pamiętnik. Ja wiem, że też są takie dziennik dla dzieci, na przykład dla starszych, właśnie jak moje, i no muszę kupić, po prostu muszę, szczególnie teraz już się zastanawiałam nad nimi i tak się czaiłam, ale jak zobaczyłam jeszcze, jakie to jest świetne, jaka to jest jakość i tak dalej, to mówię, nie no, muszę też kupić dla moich dzieciaków, więc tak. No i tutaj mam jeszcze karty do zdjęć dla dzidziusia już, też są oczywiście przepiękne,
czekajcie, czy ja to otworzę jedną ręką. Tak, są przepiękne. W ogóle mi się strasznie... Ja bardzo lubię, zwracam uwagę też na takie detale, że wiecie, nawet pudełeczko jest pięknie wykonane. Nawet samo takie pudełeczko, wiecie o co chodzi. No i mamy karty do zdjęć już dla maluszka. Czekajcie, ja inaczej usiądę. Sorry, ale już naprawdę no, to nie jest łatwe. Coraz ciężej. I to są właśnie takie karty do zdjęć. Witaj na świecie. Pierwszy tydzień i takie wiecie, no właśnie z tych tygodni. Najpierw są tygodnie, a później już jest od miesięcy. No tutaj każdy miesiąc po kolei, ja to tam szybko Wam pokażę, żeby kolejne przejść. I tak do roku, nie? Pierwsze urodziny, mam roczek, nawet na drugie urodziny, trzecie urodziny. Witaj na świecie, taka metryczka do wypełnienia. Pierwszy dzień w domu, to dla nas, to nie dla nas. Pierwszy spacer, pierwsza przespana noc, pierwszy ząbek, pierwsze kroki, pierwszy uśmiech, pierwszy obrót. Już raczkuję, już siedzę. Pierwsza gwiazdka, to mi się tak podoba, bo ja wiecie, gwiazdka i te sprawy święta, to uwielbiam. Pierwsze słowo, pierwsza kąpiel, mały śpioszek, nasz cud, pierwszy obiadek, pierwszy deserek, dzień mamy, dzień taty, mam najlepszą babcię, mam najlepszego dziadka. No, przepiękne. Jeszcze tutaj też dostałam taką książeczkę i to też jest takie piękne. Się wczoraj wszystkim tym z Dominikiem zachwycaliśmy. No, przepiękne jest po prostu. Można właśnie tak uzupełniać. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling. We could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get... Wyszliśmy z domu i już chwilę coś porobiliśmy i mi się tak słabo robi, jednak jestem jeszcze osłabiona. Ale idziemy do, szukać czapki, bo dzisiaj rano było mi strasznie zimno w głowę. A już Wam mówiłam jakiś czas temu, że muszę znaleźć czapkę. Wiecie, na co miałam ochotę, jak tak się zleczyłam? Na ciastka albo na to Fifi, ale na to Fifi to tak mocno. Mocno, mocno. Idziemy po to Fifi. To Fifi jest i to nie jedno, a nawet dwa i to jakieś podwójne. A teraz jedziemy na pocztę wysłać rzeczy. Ja jestem taka zmęczona już. Presja. Idziemy wysłać rzeczy. A to zostawię, nie? No tak, się wezmę tutaj, się pozabierz tam. Nie wiem, po co ja to nagrywam. Jestem taka zmęczona już. Tak się męczę szybko przez to ten, że mi się tak już spać chce, potrzebuję kawy się napić i zjeść to Fifi. A nie jeździć na pocztę. No ale mam rzeczy do wysłania dla moich termomiksowych klientów, więc teraz przez chorobę trochę miałam opóźnienie z tą wysyłką. Więc trzeba to zrobić dzisiaj. Ostatnia paczka. I wracamy do domu spać. Na szczęście no, mąż się zlituje nade mną, bo na poczcie to po prostu ja tam stałam i tak wypisuję to i wypisuję. Boże, naprawdę, no nie wiem, mam nadzieję, że to jakieś osłabienie po prostu jest po tej chorobie. Ale wypisywałam tą przesyłkę i wypisałam oczywiście w tym miejscu, pani musiała poprawić po mnie. No, ale nieważne, bardzo miła pani na szczęście była. I nie miała problemu. Patrzcie, jaką mam fajną kurtkę. A nie widać teraz, bo jest tym obładowana. Zaraz Wam pokażę. Look
i mam wrażenie, że strasznie chaotyczny ten vlog dzisiejszy, jakiś taki, wiecie, dochodzę do siebie jeszcze i nie do końca ogarniam rzeczywistość i zapominam o nagrywaniu po prostu, najzwyczajniej w sieci. No, nawet nie mogę trafić kluczykiem do stacyjki, więc teraz muszę się spieszyć, bo oczywiście Dominik pojechał do pracy już, bo miał na 15 dzisiaj. Ja jadę po Klarusia, później muszę jechać na baseny, bo Jasiu dzisiaj ma baseny, więc no tak to dzisiaj właśnie wygląda u nas. Ja tak ciepło ubrana na dworze jest ciepło, ale ja jestem taki zmarzły, tak się dziwnie czuję. Ale powiem wam, że mam te niby takie, wiecie, zimowe buty, ale kiedy muszę dać ten. Ale nie mam w czym innym, w trampkach byłoby mi za zimno, więc nieważne. Jadę. Jadę, bo moje dzieciaki, mam nadzieję, że wybaczycie mi dzisiejsze takie roztargnienie. Dalszą część dnia będziemy siedzieć już w domu, więc już będzie na spokojnie i mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Jadę. Jadę po to moje dzieciaki. Darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life. I wanna make it. Jesteśmy w domu. Po przebojach, bo no i dzisiaj coś bardzo ma nie taki humor, co się nie pasuje dzisiaj, nie wiem o co chodzi. Próbowałam się dowiedzieć, ale mi powiedzieć nie chciała. Mamo, obtęskę! Tak, ale już dosyć tych słodyczy. Ostatni kawałek. Proszę oddać Klarcia. Już, starczy. Zerwali się do mojego do Fifi. No, a... So pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life. I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey, come on now and take. Wow, Jasiu, pięknie. No i teraz rękawki. O, rękawki pięknie, Jasiu, brawo. Mój ukochany synek ładnie ze mną pranie składał. Brawo. Dziękuję ci, Jasiu. Żeby wiedzieć, jakie mogły spać dzisiaj u siebie, to muszę ubrać Jaśka. Ma teraz w pokrowiec. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Nie wiem, gdzie jest w ogóle ten pokrowiec. Pokrowiec odnaleziony, właśnie w ogóle wy nie wiecie, ale przez te parę dni teraz, jak dzieciaki były chore,
No to spaliśmy wszyscy w jednym łóżku. Znaczy dzieciaki, jak ja się był chory. Po pierwsze ze względu bezpieczeństwa, bo Jasiu w ogóle nie umie wymiotować bezpiecznie, że tak powiem. Więc bałam się bardzo, że on po prostu się zachłyśnie i nie będę, wiecie, nie będę słyszała. Nie będę mogła mu pomóc, więc będę chciałam, żeby spał z nami cały czas. No a tu się wszystko wybrudziło. Nie, kochanie, bo ja muszę ubrać ten materac. No i właśnie mieliśmy wszystko brudne, wszystkie pościele, więc wszystko było prane, myte, więc teraz muszę ubrać. Jak ja mam to założyć? To na materac! Jak ja, no wiem, że to na materac, ale jak ja mam to założyć? Co ten tata? Wiedział, że dam radę. Chyba tata mój. Tata ciągle zapomina, że jestem w ciąży. Nie, to nie na łódko. Nie, nie, dzisiaj już śpicie u siebie. Co? Dzisiaj już musicie spać u siebie. O Jezus, chłopanie. Będziesz na, spać z nami? Tak? Uśpię was, tak. Uśpisz nas? No jak ja mam to zrobić? A to na plek materac, na plek materac. Czekaj. Ja. No, czekaj, czekaj. Ja to muszę naprawić. Jezus, co za świat. Nie umiem. Tata nam pomoże. No tata pomoże. Jak tata ma to pomóc? Ja to chyba położę po prostu i tata to zrobi. Jako takie prześcieradło. To nie idę na lampę. Nie idę na lampę. Dobra. Robimy tak. Nie będzie trudno. Po prostu to położę. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Dzieci już śpią, a mi przyszła kolejna paczka dla naszej córeczki. W tym tygodniu przychodzą mi chyba codziennie paczki. No nie, od wtorku. Od wtorku codziennie. Mamy czwartek. Jutro nic nie przyjdzie i będzie mi tak smutno. Przyjdzie, ale za moje buty. A, do ciebie, nie do mnie. Jakie to jest wszystko piękne, bo tyle rzeczy kupiłam, ale myślałam, że wam pokażę to wszystko i w ogóle, ale stwierdziłam, że zrobię filmik osobny. No, kto będzie chciał, to może sobie po prostu będzie wiedział, o co chodzi w tym filmie i wejdzie sobie zobaczyć. No a włączył mi się aparat w trakcie mojego gadania. Sorry, za to jeszcze nie poroznosiłam po składaniu. No ale patrzcie, jakie to jest przepiękne. To wam pokażę, to jest Next, taki pajacyk, przepiękny. Nagram wam właśnie taki osobny filmik, jak mówiłam chyba, mam nadzieję, że to powiedziałam. Ale chyba już niewiele mi potrzeba, jeszcze może parę pajacyków to kupię, ale bez szaleństw. Bo wydaje mi się, że i tak poszalałam. I tak pokupowałam, ale fajnie, cieszę się. No, ale zapomniałam. Więc myślę, że muszę skończyć chyba tego vloga, dlatego że rozładowuje mi się aparat. Dziękuję wam bardzo za wszystkie wiadomości, komentarze, wiadomości na Instagramie, jak pisałam, że jesteśmy chorzy i tak dalej, że życzyliście dużo zdrowia. W ogóle teraz dałam tą opcję zadawania pytań i no jesteście tam przemili i bardzo właśnie chciałam wam podziękować za to, że jesteście, komentujecie, wspieracie i piszecie wiadomości właśnie jak co się dzieje albo się nie dzieje. Po prostu zawsze jest dobrze dostać miły komentarz, miłą wiadomość. Nie powiem, że nie. Cieszę się też, że was jest coraz więcej. Witam nowe osoby.
Mam nadzieję, że zostaniecie. No, a teraz nie wiem, co idę robić, ale jestem głodna. Może mąż mi zrobi kolację. Mężu, słyszałeś? Co? Zrobisz mi kolację? No. Wrócił z pracy, jeszcze kolację nie musi robić. No, jestem głodna. To właśnie powinno być na mnie kolację, jak jest wyznaczony z pracy wracam. No chyba żartujesz. No chyba tak. No chyba tak. Dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę. No, wyjątkowo nic nie zrobiłam. Da, wyjątkowo. Obiad był, nie zjadłeś. No, a gdzie kolacja? Nie ma kolacji. Dobra, dziękuję wam kochani za oglądanie, do zobaczenia. Cicho, weź, bo oni będą to myśleli naprawdę, że tak mówisz. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nie wiedzą, gdzie wasze miejsce. Domin. Przesadzasz. A. On żartuje jakby co. Jakby to już wyłącza. No. Lepiej wyłączam, bo będziesz bity zaraz.